bez zmian. Sfinks się w piątek, w telewizji w poniedziałek. Mhm. Fotografia 24 z archiwum Głosu Nowej Huty. Ale nie, bo nikt nie zrozumie, wasze pokolenie tak, inni nie. Dlaczego malowanie trawy, a krawężnik to jest takie, dobrze. Musimy tym nie ma dobrze. Tak inteligentnych. Ale panowie, teraz już robimy na widok. Dobra. Tak. No. Ale farbę szykujemy. Jest farba. Jeszcze raz, w tym samym miejscu, to było fajne. Dobra, spróbujmy to powtórzyć, tylko panie Maćku, bez prywatnych min tu w tą stronę, dobra? Kokorodnik lata. Na początku Aeroklub Krakowski miał siedzibę na Czyżynach, prawda? To znaczy ściśle, w okresie międzywojennym był Bodzów, Pasternik, po wojnie troszkę nas przytuliły Balice, ale na lotnisku w Czyżynach mieliśmy przez kilkanaście lat siedzibę. Jeszcze siedziba aeroklubu była tam jeszcze 10 lat temu. Tam odbywało się główne szkolenie lotnicze, samolotowe. Jakie tu związki były z Hutą Lenina? Trzeba powiedzieć, że samo usytuowanie lotniska sprzyjało tym kontaktom i bardzo szybko, już w czasie budowy Nowej Huty, nawiązały się bardzo dobre kontakty pomiędzy aeroklubem. Reklamowaliśmy Hutę, natomiast Huta pomagała nam w remontach samolotu. Ten samolot AN miał piękny napis Huta imienia Lenina. Panie profesorze, znajdujemy się w samolocie AN-2, który jest najstarszym samolotem używanym jeszcze w Aeroklubie Krakowskim. Wół roboczy, on do wszystkiego służy. I do wywożenia skoczków, do lotów agro, do transportu, na przykład wożenia pasażerów. Ten samolot, konkretnie ten nasz, oj, to on u nas już jest od roku 1968. On jest aktualnie latającym samolotem. Jeszcze w zeszłym tygodniu zrzucaliśmy szczepionkę z lisów, na lisy z tego samolotu. On był znany z tego, że palił 100 na 100, nie? No nie, on pali generalnie, oleju, nie, on oleju, pali więcej, on 200 nie, pali nie, na 100. Oleju palił bardzo. A oleju, 30, oleju, tak. No jest to zupełnie inny samolot. No zasadnicza jest różnica. Przede wszystkim tamten był rosyjski, prawda? A ten jest już z amerykańskiej produkcji. Lata tego chyba najwięcej na świecie, w całych Stanach Zjednoczonych, w Europie. I chyba najbardziej sprawdzony, uważam, samolot, najbardziej nowoczesny. No i nadaje się również świetnie do zawodów sportowych. Wielu pilotów startuje na Cessnach. W okresie PRL-u ludzie uczestniczyli w czynach społecznych. Czym były te czyny społeczne i kto je organizował? Więc czyny społeczne organizowały zakłady pracy i najprościej mówiąc było to robienie za darmo w wolnym czasie tego, co ktoś inny powinien za pieniądze wykonać jako swój etat. Do tych robót pędzono no, przypadkowych, można powiedzieć, ludzi. I na przykład układano chodniki,
a potem przychodzili fachowcy, zrywali te chodniki i pod spodem robili kanalizację. Malujemy, grabimy, czyścimy, malujemy, grabimy, czyścimy. Cały naród po prostu uczestniczył w jednym wielkim czynie społecznym. Znaczy, trzeba pamiętać, że często ci, co robili te czyny społeczne, zupełnie nie znali się na tym, co robili. Właściwie często niszczyli zupełnie niepotrzebnie. I niejednokrotnie wartość sprzętu, czy też materiałów, których użyto do czynu społecznego, była o wiele wyższa niż sama wartość działania i pracy tych ludzi. No tak, bo jeszcze coś można było skręcić na boku. Nie wszystkie narzędzia wracały, nie cała farba była wymazana na krawężniku. Malujemy, grabimy, czyścimy, łopa. Szmata i łopata. Panie Maćku, w pierwszym okresie istnienia PRL-u darmową siłą roboczą byli junacy służby Polsce, a później czy tylko robotnicy i uczniowie? Znaczy, chodzi panu oczywiście o czyny społeczne. Tak. No, nie tylko. Przede wszystkim jakby to robili robotnicy, to nie byłby czyn społeczny, tylko godziny nadliczbowe. Praca społeczna miała także wymiar pedagogiczny. To był rodzaj resocjalizacji, szczególnie dla takich, którzy naczytali się zbyt dużo książek i oderwali się od klasy robotniczej korzystnej. W myśl zasady żadna praca nie hańbi. Dokładnie.